Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w kolejnym odcinku z The Foresta. Akurat miałem tutaj save'a, tutaj muszę jeszcze zrobić tą naszą zabawkę dla kanibali. Okej, okay. Tu miałem już te cztery, nie, właściwie miałem parę tutaj tych stojących ognisk i ławkę, tylko teraz trzeba będzie te straty nadrobić, rzecz jasna. Wyjąłbyś ten toporek z łaski swojej, dziękuję. W ogóle my tu mamy te eksplozywy i tak dalej, może byśmy je nieco tu porobili. Nie to, a nie mamy tych, no to nic. Mam molotowy nasze, tu nóżki, wszystko mamy pod dostatkiem. Tylko teraz kwestia jest taka, czy mamy te składniki, żeby zrobić takie pierdółki. Dobra, na to mamy. Ankiecie wynikło, że na razie 15 osób zagłosowało bez mojego głosu i jest, no mogę tak powiedzieć, 49% na nie, a 51% na tak, więc no jest to tak średnio. Średnio na to patrzę. Po pierwsze, powiedzieliście, żebym wyciszył, czy podgłośnił nieco grę, bo tak jak przewidziałem w sumie, słyszeliście grę słabo. A dwa, to żebym nagrywał krótsze odcinki z tego The Foresta. No tak, do 30-40 minut chyba najbardziej odpowiednio. Co z tym toporem się dzieje? Czemu on się tak co chwilę chowa? Co, boi się mnie? Pana się boi? Przecież ja tylko otwieram walizki, zabijam szczurki. O, lina jest. Przyda się. No, tu jeszcze jedna zamknięta walizeczka. Podobno kazaliście mi stąd jakby się wynosić. No te ławki naprawdę takiego figla płatają, że to jest katastrofa dla nas. Ale dobra, my chyba chcieliśmy tu jeszcze jedno zrobić takie coś. Pięknie. Tak to miało u nas wyglądać. Co to jeszcze? A, magazyn. Magazyn tu miał być. Z patyczkami. Weź to obróć. Tu będzie z patyczkami. A, patyków nie ma. No właśnie, w tym rzeczy trzeba będzie szukać patyków. Tam widzę znowu jaszczurkę, którą z chęcią bym ubił, ale nie chcę mi się za nimi ganiać wiecznie. Dlatego teraz sobie tu jeszcze sprawdzimy walizki. Kurde, won mi z tymi piłeczkami. I patrzcie, jemu się znowu chowa topór. Co jest nieogarnięte z tym? Lag. Kilka lagów. Nic wielkiego. No ale czemu ty nie bijesz tą walizkę, jak ja ci każę? No jak na razie oceniliście tą grę pozytywnie na moim kanale. Czekaj, tutaj mamy takie coś do obicia. Proszę. Szybko i sprawnie. Tu jeszcze rabita mi ubił, ale już nie zdążyłem. Wyciep to ładnie. Kurde, wychodzi na to, że będę musiał co chwilę sięgać po topór do ekwipunku, bo te piłki nie lubią po prostu. Nie lubię mnie za bardzo i muszą mnie denerwować czymś takim. No nie wiem, 40-minutowy odcinek z The Foresta to myślę, że nie będzie takim większym problemem. A, nie uniosę więcej patyków. I nie wiem, na kij ci patyk, wyjmij topór. Kurde. Coś się nie ogarnęło. Nie no, super. Ej, coś się ku zbugowało. Ja nie wiem dlaczego. I te stołki latające, co to w ogóle jest? Ale cóż, my się tutaj zatrzymamy. No bo po prostu nie pozostawiamy innego wyboru. No, trzeba ryzykować. A zawsze takie ryzyko jest dobre. Lub nie. W zależności jak do tego podejdziemy. Tu zaraz kamienia jeszcze podniosę. Pięknie. Tu kolejny. Bananowa walizka. Pięknie. O, o, o.
Chodź tu. Poszło. Pościg za szczurem. Zawsze coś. Coś tu jeszcze pominąłem? Nie. Czekaj, tam biegnę. Te ławki mnie wkurzyły. Muszę ignorować je. Tyle powiem wam. Najlepszą metodą będzie ignorancja rzeczy martwych, które jak widać latają i dlaczego ty to podnosisz, kiedy ja cię proszę, żebyś tylko brał co innego. No, kamienia mi nie weźmie, że już mam za dużo. Naprawdę. Kurde, jakie to jest wredne. Że aż sobie nawet to nie wyobrażacie. No, myślałem, że Lizard. Ja też myślałem w sumie. Tu jeszcze mam patyczki. Bierz je. Aha, głodni jesteśmy. No, zajebiście. Tego tylko brakowało, żebyśmy się zagłodzili. No dobra. No to trzeba coś usmażyć, nie? Tu wypić sodę. O! Mamy tu trochę takich fajnych rzeczy. Dobra. To może się smażyć. Ale w końcu jest jakaś nutka. A przy takiej grze nutka trzyma jakby klimat. Już zależy jeszcze jaka to jest odpowiednia nutka. Co tu mamy? O, baterie. Dobra. Dobra, coś nie chce działać. Zjedz to. Dobrze. O, pani kanibal. Czekaj, toporek. Chodź tu. O, bijatyka. Aż taki ładny jestem, że się musicie o mnie bić. Ej, ty chyba nie umiesz celować, dlatego dostaniesz ode mnie już takie wciry. Jeee, powaliłem kilka naraz. Ej, chodź tu. Tam mnie się boi. O kurde, coż to było? Jak mnie wypizgało. Czekaj, daj mi ją zabić. Dobra. O, jakie combo wyprowadziła. Fuj! Jak ty możesz ją jeść? Ej, wstała! 3 na 1! Oż, kurde. Tej, tragicznie się już to zrobiło. Dobra, leżysz i kwiczysz. Ty, pogryzła ją trochę i nagle... Co z wami jest? Czemu ty jeszcze żyjesz? O kurde. Nie, dobra. Tak stawiacie sprawę. Mam w ogóle jakieś medykamenty? Przecież ja zaraz tu zginę. No jeszcze musiałem pod ogień wejść. Jaki jestem geniusz. Mam jakieś medykamenty w ogóle? Jezu, użyłem w ostatniej chwili, bo ja już myślałem, że tu zdechnę. No i tak mam przerąbane. 4 na 1. Co ja mam robić w takiej sytuacji? Co ja mam robić? Dobra. Tej to wypizgam. No, biją. Dobra, poszło. Jedna zdechła. Zdzira. Uciekaj mi stąd. Dobra. I zapalamy. Uciekać mi stąd, bo ta będzie się paliło. Teraz to się bójcie. Pizdym. Fuj! Idź mi z tą stopą. Ma być topór. No teraz to się mnie boją. Tu jeszcze mam jednego kanibala. Do bicia, pięknie. Nie chcę tej nogi. Kurde. To jako jakieś jest zbugowane dzisiaj, bo wczoraj to działało wszystko idealnie. Ale w końcu coś się działo. Trzeba przy... aha, ta kanibalka się zbugowała. Ona chyba uprawia maraton pod tytułem Tour de Kanibal. I w tej chwili już ode mnie dostaje pciry. I ta, jej się kolor włosów zmienił. To automatycznie. Chore. Czekaj, jeszcze nie skończyłem kroić twojej
Koleżanki. Pewnie też lesba. Jak nic. Kurde, idź mi z tą łapą. Chociaż łapy ma obrzydliwe. Ta stoi jak najęta. Zaraz zostanie ode mnie. I nie będzie tak za pięknie. Tak, wiem, że ty mi się podoba, że... Czekaj. A w tyłku coś masz? Dobra. Tyle mogę z tobą zabić. Nie krztuś się. Dokładnie. No, czemu nie bijesz? Pięknie. O, o. Idź natychmiast zrobić save'a. Bo ja już znam te numery. Ja już te numery znam. Kurde, przecież myślałem, że mnie wypiździ. Dobrze. Zrobiłem save'a dla bezpieczeństwa. Kurde, już myślałem, że mnie tak wyrzuci. Kurde! Dajcie mi normalnie topór, a nie... Żebym ciągle się męczył. To mi jeszcze trzeba... w kawałki. O-o! O kurde! Weź te medykamenta. Okej. Ale to już nie było przyjemne i miłe. No i trzeba coś większego zrobić. O, nie to, nie to, nie złap, nie złap. Tylko chciałem. O! I to położę po drugiej stronie, albo gdzieś tutaj. O, najlepiej tutaj to położę. Żeby był postrach wśród kanibali. Pięknie. Tu jeszcze weźmiemy kilka tych szczątek. O! Flara. Też przydatna będzie rzecz. Kolejna flara. O, zawsze coś. Nie mówię, że to jest jakieś bogactwo, ale zawsze to nam pomoże. No i bierzmy te części ciała, bo zrobimy w końcu manekina. Dobrze. No i minus jest teraz taki, że muszę co chwilę sięgać po topór. A naprawdę nie chce mi się tego robić, ale muszę. Muszę się zmuszyć. Co krzyczysz? Ci tam przyjdę i ukrócę cierpień, to wtedy docenisz to, że zginąłeś. Dobra, bierzemy te części ciała. Swędzące stopy. O, też może być to. A, oczywiście. Dobra. Nie, my tu zamieszkamy spokojnie, tylko kwestia czasu. Ale mógłbyś już tą stopę schować. Czego nam tu jeszcze brakuje? Patyków, 8 głów i 4 łapy. No, to myślę, że z tym problemem nie będzie większego. Taką mam przynajmniej nadzieję. O, tu mamy te patyczki. To weźmiemy, bo nam się przydadzą do tutaj złożenia szkieletu tak zwanego. Jeszcze jedna łapa. Ale powiem wam, to był dobry teamfight. 4-1. Ja ich wszystkich porozpieprzałem. Taki wam. Nie brzęczeć muszki. Czekaj, rozpal to mnicho. Napij się sody. Pięknie. Dobrze, ptaszki pozabijamy dlatego, bo pióra. Ale uderz. Czemu ty nie chcesz uderzyć jak ja? Ci każę. O! Masz szczęście, żeś w ogóle zdążył ubić to wszystko. Dobra. Ławki nam jeszcze nie latają póki co, ale pewnie zaraz zaczną latać. Jeszcze mamy stado walizek do pootwierania. Nie, co jest grane, bo co chwilę mi zmienia broń. To mnie wkurzać zaczyna już. Powoli. O, główka. Co trzaskasz się? Zabrałem tylko głowę. To aż tak źle? To już jest przestępstwo? Dobra. A, zapomniałem, że ten obóz się jeszcze rozciąga. O dziwo. Ja dziwo muszę co chwilę zmieniać wekół broń, bo to... Bo ten system jest trochę taki porąbany. Kurde! Co ci się dzieje? Dobra.
A, parzą, ja wiem, że parzą, rozumiem. Znam to uczucie. Dobra. Chwilę będzie bolało i co, i ci przejdzie. I muszę co chwilę to EQ robić. I ten obóz się rozciąga. I to w cholerę. Aż zobaczę z ciekawości. Choć powinienem się zająć tym, czym powinienem. Ale zajrzę, no. Dla dobra ekspedycji warto zajrzeć. O, tu krzaki są. Dobra, nie kwicz, nie kwicz. A dalej jeszcze jeden domek. Kurde, ten obóz się ciągnie chyba w nieskończoność. Tak patrzę przy okazji, co to jest. Coś zebrałem. A, kolejna flara. A, to jest zwykła nasza flara. O lol. Czekaj, zbierz tą flarę. Aha. Dobra, ta flara już chyba się rozpizgała. Na dobre. Wiem, to była w sumie głupota trochę. Ale chciałem sprawdzić. No, bugi są. Tak czy siak. Dobra. Robi się raz czerwone, raz szaro. Trafił. To ma zasięg. No ta flara to chyba już i na dobre zbugowała. W sumie mam na to wyrąbane. Bo tam dalej to już chyba się nie rozciąga ten obóz. Jak to by się wydawało. To zajmijmy się jeszcze budową ławki. Bo żeśmy ją mieli, kiedy się miałem z wami żegnać. Ale okazało się, że pani kanibal tak mnie polubiła, że no, chciała, żebym się wybił w powietrze. Się rzeczywiście wybiłem. Dobra, już niedaleko do domciu. No i znowu reakcja stołków. Nic nowego. I znowu ta nutka. No i dobra. Tu jeden patyczek ledwie. O, odpal te sztuczne kanibalosy. A, tutaj odstawiłem to. Już myślałem, że przepadło. Tak się wystraszyłem trochę. O, o, o. Moment, lizardzik. A, uciekł mi. To źle. To źle. Co ja to zrobiłem jeszcze? Takiego. Tą walizkę bym odkopał, bo mi strasznie przeszkadza. Dlatego drzewa nie odrąbię. A, mieliśmy te patyki pozbierać. No to w sumie to zrobimy. Bo nie ma nic do roboty takiego konkretnego. O, mamy flarę, to przynajmniej to nadrabiamy. Żeśmy jedną wyrzucili przez przypadek. Raczej nie chciałem tego robić, ale no, co mi pozostało? Kurde, nie czaję tego, że ciągle muszę sięgać po broń. Zamiast automatycznie, nie wiem, wziąć i nie chodzić do tego EQ, to oni mi się każą męczyć. Bez sensu trochę, nie? Nie wiem, jak wy tam uważacie. Ale to wasze odmienne są zdania. Okej, okay, czyli mam już przeciążenie. Ale to trzeba sobie zrobić zapas patyczków. Tu. No i czemu nie chowasz? Patrz, chyba muszę tak stać, nie? Koniecznie. Bo inaczej się nie da. Teraz z drugiej strony sprawdzimy te nasze patyki. Czy one tam w ogóle istnieją? Co to tak się świeci? A, monety. Też dobra rzecz. Nie najgorsza, ale dobra. O, widzę, że tutaj kanibala trzeba ukroić. Coś jeszcze? Nas tu
minęło. Zbieram z dołu tych patyków. Dobra. Jakoś się tak cicho zrobiło. Miało coś zaraz mi podejść i od tyłu zabić. Ale nie wnikam już w takie rzeczy. No dobra, spadło sobie krzesełko. Focha strzelił za to, że pałę dostało. O kurde, ile mam jeszcze patyków? Ty, to chyba jeszcze możemy pomieścić. Ale weźmy i złóżmy. Czekajcie, chciałem złożyć taką rzecz. O, to. Na te pale całe. Dobra. Raz 16 sztuk. No ładnie. A, save'a zrobiłem, a to w sumie nawet i dobrze, że tak się stało. Sięgnij po to. Czekaj, zapal to, Micho. No, aż tak, bardzo się musiałeś spalić. No, kurde, co ty odwalasz? Nie rób tak więcej. Dobra. Trzeba będzie zrobić więcej takich stojących płomieni. Aha, i teraz coś się buguje i to ładnie. Moment, to położymy sobie teraz tutaj. O, tu przy kanibalu. Trzeba się tu ładnie obgrodzić, no. Co poradzić. Ale i tak się wieczór szykuje. To byłoby fajnie, jakbyśmy się już przygotowali na ekstremalne wyzwania. O, kamienia zabrakło, ale tu akurat mamy. Dobra, i teraz może zapal. Dobrze. No, to powiem wam, że sam raz się tutaj jakoś uszykowałem. Dobra, to może teraz w sumie zapiszmy i pójdźmy spać. I teraz lul. Okej, daliśmy radę. Naprawdę dobrze. Może myślałem, że będzie gorzej. Tu pochowaj te patyki. Tu kamienia możesz zebrać. Dobra. Teraz skończyliśmy na tym, że zbieramy patyki, pale, tworzymy ławkę i potem kontynuujemy jakby dalszą część naszej przygody. O, pani kanibal znowu prosi się. Czekaj, rzucę w ciebie kamieniem. Nie wiem, jak zareagujesz na takie coś. Chodź tu, chodź tu. Trzeba się umyć. Właśnie, jak mamy nowy dzionek, to trzeba się wymyć. Tak być nie może. Bo jeszcze się zakazimy czymś. I nie będzie za pięknie i za wesoło, jak będziemy zdychać. Wołam stąd te szczurze. Dobra, to może teraz przybiegnijmy nieco naszej bazy. I tutaj pochowamy stado patyków. Coś nam zostało? O, został nam ostatni patyk. Zerowy patyk. Interesujący. O, gdzie to jest drop? Ty, żarcie sobie zrób. Zapal ognicho. Krucho z jedzeniem. Jeszcze się pójdziemy umyć, bo tutaj mamy już zakażenie lekkiego stopnia. Jep. Się wynurzyliśmy.
Wczoraj nie było aż tak głęboko nad tym jeziorkiem, ale mało ważne. A, w ogóle się nie paliło za bardzo. A, zjedliśmy szybko. Yeah. Co tu zrobić takiego? O, schowaliśmy ten badyl. Coś jeszcze? Nic. Teraz przydałoby się tego drzewa nieco narąbać i tą ławkę zrobić, którą żem zrobił przed zakończeniem pierwszego odcinka. Gdzie jest to najbliższe drzewo, które niszczyło? No i gdzieś ono było. Tyle pamiętam. Ale gdzie? To już jest dylemat. O, tu mamy drzewko. Sobie możemy je rozbić. What the fuck? Co z tymi ludźmi zrobili? Współczuję. Dobra. Mamy drzewo do bicia. Więc trzeba się tym jak najprędzej zająć. Myślę, że teraz dobrze słyszycie grę. Więc nie muszę się bawić głośnością w systemie. I teraz te drzewko powinno paść. Poszło. Okej, spada sobie. Ło! Złapałem w ostatniej chwili, bo byłoby źle. Ja te pale tutaj przechowaj. Kurde no. O, schowały się tu. A to heca. Ale dobrze, bo jak robię save'y przez przypadek, to... No, teraz też w sumie zrobiłem save'a. No bo save'y to są istotne rzeczy w takiej grze. No bo jak czegoś zapomnisz, no to musisz nadrabiać takie straty. Dobra, kolejne drzewko by się przydało obić. Lol, biłem w ogóle to drzewo? Czy mi się tylko tak wydawało? W sumie. Kto wie? Czy da się tam w ogóle dostać? Nie. Jest to niewykonalne. Gdyż, ponieważ to jest bug. Dobra. Naprawdę nie ma tu żadnego zagrożenia. Takiego zagrożenia, które naprawdę mogłoby stwarzać. To trochę ci... To trochę do dupy. Moim zdaniem. O, więcej patyków można dać. Już nie mogę. Rewelacja. Na kij mi tyle nóg tutaj, w jednym miejscu. To jeszcze na drzewo trzeba odrąbać. Najlepiej tutaj. Zrobimy naszą ławkę. Zrobimy save'a. I zajmiemy się... czym by się tu zająć? Zobaczymy. To co będzie nam w planach dane, no to zrobimy, no. Nie będziemy tu chyba tkwić wiecznie. Bo kurde... Ja mam jakieś pomysły. No dobra, to będzie drzewko sobie spadało w tą stronę. Ile pali? Jeden. Dobra, będzie cztery. To dołożymy dwie tutaj. I te dwie można w sumie wykorzystać na wytworzenie łapki. Tak, w tym miejscu, tak jak powiedziałem. Dobra, teraz ławeczka. Tak, to będzie to. I mniej więcej to było tutaj. Okej, pięknie. No i mamy teraz ławkę. No wszystko już mamy, co nam trzeba. Czy możemy się czuć tutaj bezpiecznie? Tak naprawdę. A, to się wszystko pali. O, to jednak się nie pali. Tak bardzo. Te kanibale też trzeba odpalić, bo one co chwilę gasną. A topór mi się ciągle chowa. Ja nie wiem, co jest z tym nie tak. To mnie zaczyna martwić. Okej. Sorry. Ale chyba wychodzi na to, że za niedługo powinienem skończyć odcinek.
Dobra. Trochę jedzenia będzie. Przynajmniej. I tak to na... Tam. Mamy już pół godziny materiału za sobą. Zapiszę jeszcze grę. Żeby potem nie było ale, że coś spieprzyłem. I muszę zapamiętać, że... O, ej proszę, pani kanibal. Nie wiem już, który raz mówię pani kanibal, ale są same kanibalki. Dziwo nie ma chłopów. I to mnie trochę zastanawia, czyżby płeć piękna zaczęła walczyć? Chociaż w przypadku pani kanibal to nie są płcie piękne, nie. Są... Ty kurde... Ogarnij tą dupę. Nie przeżyjesz. I dziwne. Z czarnej się robi biała, z rudymi włosami. To jest śmieszny przypadek. Albo to może jakaś choroba. Albo to normalne u kanibali, że tak się dzieje. Kiedy? Cześć, dzieje? Gdzie ja położyłem tego manekina? Muszę się... Kuźwa, no. Się musiał podpalić. Gnój. Gdzie ja odkładałem tego manekina? Tutaj. Kurde, muszę się przyzwyczaić. Dobra, jeszcze 5 głów. A tą nogę byś mógł wyrzucić z łaski swojej, dzięki. Dobra. To mamy ławkę, mamy palę. No, mamy wszystko w sumie. To co nam jest niezbędne. Tylko teraz kwestia jest taka, co tu dalej robić. Czy aby na pewno udać się w jakąś podróż, sorry, i czegoś szukać nowego, czy tutaj jakby rozwijać się. Bo ja szczerze mówiąc mam już pomysł. Tak już mi coś po głowie chodzi. Tu jakieś pułapki mamy. No i pułapkę by się też przydało zrobić. To sobie tu zrobimy taką jedną, ale co to taka dupna pułapka? Kurde. Czekaj, najlepiej żeby to jakoś to wyglądało. O. Ale to jest duże. Ciekawe jak to będzie wyglądało i jak to będzie służyło. A tu połóżmy sobie. A co nam szkodzi? Zaraz zobaczymy jak ta pułapka będzie działać. Weźmy nieco pali. Zobaczymy co to za cudo stworzymy. I ostatnia tutaj. A, to jest to. I trochę w kiepskim miejscu to zrobiliśmy. Ale niech już tutaj stoi ta pułapka. Może kiedyś się uda ją wykorzystać. Aha. Lol. Aha, dobra. Takie buty. Kurde, coś mnie spędzi w uszach, nie wiem dlaczego, sorry. No mogłem trochę w innym kącie położyć tą pułapkę, ale chyba tak też będzie dobrze. Miejmy nadzieję. No i dobra, mamy pułapkę, mamy tutaj czym palić. I jak palić? Zapal. Przecież mogę tak. O, może wykorzystamy pułapkę. Chodź, tu. Niedaleko. Czekaj, może sprowadzimy ją. Ta się chyba zbugowała. I zaczęła uciekać. Czekaj, trzeba ją sprowadzić. Przyda nam się. Kanibal. Chodź tu. Co uciekasz? Myślisz, że coś mi możesz zrobić? Chyba chce nas gdzieś zaprowadzić. A to w sumie nawet dobrze. Może masz kumpli? Tylko się boisz przyznać do tego. Idzie teraz z ten kanibal. Gdzie jesteś, suczo? Boisz się teraz przyznać, gdzie jesteś. Oj, nieładnie, nieładnie. Oj, tak bardzo nieładnie.
Tak zajrzę tutaj z ciekawości. Może tu coś jest. O. Tak, teraz idę na ryzykanta. O kurde, napity się sody. O, dobra. Chodź tu. Ta się boisz, nie? Boisz się. Jak nic. Ale ja chcę tylko kanibala. Ło! Dobra. Zaczęła być agresywna. Miejmy nadzieję, że ją doprowadzimy do naszej pułapki. Chodź tu. Co, już? Odpuszczasz sobie? Bo ja bym na twoim miejscu dołączył do mnie. Ale chyba ty wolisz uciekać. Weź jakieś medykamenty weź. Dobra. I przydałoby się jeszcze zjeść coś. Dla odmiany. No wiem, że mnie się boisz. O! Jaka agresja. O kurde, z drzewa wychodzą. O! Ty, miałem już wrażenie, że ja latam. Dobra. Wracamy do naszego domu. Dobra. Wybronimy się. Potrzebujemy przynajmniej jednej kanibalki. Aha! Tak chcecie się bawić, rude suki. A dwie? Bliźniaczki! Jak przyłożyłem jej. Chodź tu. Doprowadzimy cię wcześniej czy później do pułapki. Żaden problem. Dobra. Czekaj, sprawdzę, czy dochodzimy. No ładnie, mamy tu gości. Dość nieładnie proszonych. Co drzesz tego ryja? Gdzie kanibale? O, biegnie. Chodź, tu, dobrze, ładnie, ładnie. Chodź, chodź tutaj. Teraz ucieka. Czekaj, ja sobie tu będę bił. Ło! Teraz ucieka znowu. Zaraz znowu mnie zaatakuje. Takie są te rude bicze. Ło! O, ho, ho! No uderz, uderz! No, pudło ciapata, suczko. Chodź, tu. O, te chyba trzy się zrobiły. Ty, kurde, się sklonowały, pizdy. Chodź tutaj. Z chęcią cię przyjmę w moje skromne progi. O, kurde, dobra, to był nieładny ruch. Teraz która się pierwsza rzuci? Chodźcie do pułapki. Do pułapki chodźcie. O, o, o! Tu! Tu pułapka niedaleko! O, pięknie! Zajebiście! Teraz to się bójcie, bo jeszcze zapalę kanibala. Jebut! I jestem tu pod strachem dla tych kanibali. Praktycznie. Dobra, może zapalmy... O, sobie usiądźmy, usmażmy tutaj małe co nieco i patrzmy, jak jedna kanibalka cierpi, wisząc do góry nogami. Miejmy nadzieję, że się nie zbuguje, bo jak widziałem u Isamu, kanibalka zaczęła robić 360. To było śmieszne. To w cholerę. No i mam wrażenie, że te kanibale mnie będą prześladować. Zaraz nam się jedzonko zrobi, ale zejdź z tej ławki, dobrze? Teraz trzeba będzie ubić resztę tych dziadów. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Wiem, że się prosi, że mam to. O tak, o. Ty! Co mnie bijesz tak? Czekaj. Pójdę zapisać grę. Chyba, że naprawdę chcesz zabrać. Nie wstaniesz.
Ładnie. Doskonale. Teraz wam mogę dołączyć tą część do... Tutaj. Tu. Okej. Okay. A nogę możesz wydupić. No i ładnie, mamy swoją laskę, która odwala jakieś dziwne rzeczy. Ona już chyba jest trupem. No to niech sobie tutaj wisi. O, i tam można się popatrzeć. Odpal latarkę. Ale ładna bijaczka. Smukła. Tylko pazury ma niepoobcinane, jak powinna. Pff, i co jeszcze tu takiego mógłbym na koniec wyczynić? Żebym... O, może parę drzewek jeszcze poobijajmy. Dlaczego by nie? I może byśmy skończyli odcinek. Tylko gdzie teraz mógłbym pójść? Żebym nie przesadził. Myślę, że najbliższe nasze miejsce to będzie tutaj. Tu mamy... A to już te walizki są potwierane. Dobra. A, obijemy kilka drzewek. Zrobimy zapasy. I skończymy odcinek. I nie wiem, kiedy będzie następny odcinek. Miejmy nadzieję, że nie za prędko, bo w tygodniu, tak jak powiedziałem, no nie mam za bardzo czasu na granie w The Foresta. No chyba, że jak mi zajdzie taka ochota, to może nagram dla was tam jakiś odcinek, nie wiem. To zależy ino wyłącznie ode mnie, ale też od waszych głosów, bo na razie jest 51% na tak, więc tu jeszcze nie rezygnuję z tego. Ale jak te głosy będą się zwiększały na negatywne, no to się dostosuję do waszych zaleceń i nie będę nagrywał tego The Foresta, jeżeli wy sobie tak będziecie życzyć. Dobra, to jeszcze. O, i byśmy zrobili sobie pierwszą ścianę, bo miałem właśnie zrobić. To będzie trzeba wykorzystać 6 sztuk. A i to będzie taka ściana prosta. Czekaj. Już my to zaraz będziemy kombinować. Mam przekręcić to tak. I... O, i tu zaczniemy budowanie naszego obozu. Tak przynajmniej myślę. Tak, teraz 5 sztuk pali potrzebuję. To akurat mamy te 5 sztuk. I resztę skończymy w następnym odcinku. Zrobimy to tak, żeby to był jakby nasz odizolowany obóz. Zalokujemy się tutaj. Ja tak myślę, moje pomysły i wizje nie powinny mi krzyżować planów. Mamy przynętę własną, palącą się, wiszącą. Więc nie jest tak tragicznie. Chciałem dorwać, dorwałem. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie drugiego odcinka z The Foresta. Mam nadzieję, że wam się spodobał ten odcinek. Jeśli tak, to możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ale usiadłbyś na tej ławce z drugiej strony, jakbyś mógł. Dzięki. Naprawdę. Co ty robisz? Dlaczego nie mogę usiąść tak, jak ja chcę? Dobrze, o to mi chodziło. Jeszcze zapisz grę. I tak jak w poprzednim odcinku, siedzącym akcencie w spokoju, skończymy nasz drugi odcinek. Całkiem przyzwoicie już się tutaj zadomowiliśmy i miejmy nadzieję, że z odcinka na odcinek będzie się to jakoś bardziej rozwijać. Trzymajcie się, na razie. Jo!